Jestem troszkę zaskoczony, że tegoroczna procesja nie jest zbyt liczna, zwłaszcza tutaj na rynku. Proszę Państwa, to ludzie się chronią w cieniu pod kościołem świętego Wojciecha, czy pod arkadami sukiennic, czy tutaj koło, czy to koło pomnika Mickiewicza, czy w różnych miejscach, w zaułkach, ale proszę Państwa, w inne lata bywało więcej, chyba nawet, jeżeli w ogóle była procesja w ubiegłym roku, ile pamiętam, to była, chyba było więcej ludzi. Może wielu się wystraszyło tego, że jest gorąco. I teraz są suplikacje. Pokazanie suplikacji. Ludzie klęczą, czekają na błogosławieństwo. Miłosiernego Pana, który jest naszym pokojem i pojednaniem, pragniemy uwielbiać za wielkie dary Jego dobroci. W Najświętszym Sercu Chrystusa składamy naszą wdzięczność za pamiętną pielgrzymkę świętego Jana Pawła II, który 25 lat temu na krakowskich górach dokonał kanonizacji świętej Jezusa, a w Zakopanem uczył nas o wartości krzyża, w mocnych uliczkach, który błogosławi nam. Tutaj na głównym placu nie ma zbyt dużo ludzi. Uwielbiamy dobrego Boga za dokonaną 20 lat temu przez naszego Ojca Świętego konsekrację Bazyliki Bożego Miłosierdzia i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Jakże bardzo aktualne stają się dziś pamiętne słowa, że bez Bożego Miłosierdzia świat nie zazna ani pokoju, ani szczęścia. Chcemy także uwielbiać dobrego Boga za ogromne miłosierdzia, które objawia się w naszej ojczyźnie przez otwarte domy, dłonie i serca, w których miejsce znajdują nasze siostry i bracia z cierpiącej Ukrainy. To właśnie w ten sposób nasza ojczyzna, nasze domy, nasze rodziny i nasze serca. Ja bym wolał, żeby się bardziej modlono o pokój i zmianę, uchronienie Polski od niebezpieczeństw, niż tylko w sprawie Ukrainy. To będzie wtedy.